Naszym speedrunikiem ostatnio deczko zacięgi, zasięgi mi ucięło, mimo że i tak mam małe, ale jak wam się on podoba, to zachęcam oczywiście do łapeczki w górę, to zasięgi troszkę może wzrosną i będzie mi bardzo miło. I bijemy na F7. Od razu gramy z zawodnikiem z Indii. Dobra, pamiętajmy tym razem o polu B4, więc zagrajmy A3, bo często zapominam. Król się wrócił, no to wyprowadzamy skoczka. W żaden sposób gańc nie może go zaatakować, co nie będzie wymian, więc wszystko na swoim miejscu. Od razu zajmuję centrum przeciwnik. Hmm, jak zagram tutaj, to mnie wygoni. Pójdę sobie, znowu mnie wygoni, pójdę sobie. No może być. I wolę zagrać najpierw gańc B5, bo jak zagram najpierw skoczek. Bo jak zagram najpierw skoczek f3, to bym dostał e4 i nie mógłbym zagrać skoczek d4, no bo skoczek by wybił odbicie, no i moja struktura pionowa jest tragiczna. A tak to jest właśnie związane, przez co mogę zagrać skoczek f3. No i pytanie brzmi, co zagra, bo jak zagra b5, odsunę gęca, no to znowu będzie mógł zagrać e4, co nie jest fajne. Nie jest fajne, co ja mogę z tym zrobić? No zasadniczo nic. Mogę zagrać jeszcze skoczek E2, ale wolę chyba zagrać na pułapkę to skoczek E3, bo tu po prostu groży wybiciem, odbiciem i skoczek bije E5. Jak przesunął. OK, jak najpierw przesunął piona, no to mam pole skoczek D4, gdyż po B5 mam wybicie skoczka. Bądź B5, bicie? Może być istotne. B5, bicie, bicie, bicie. Tego skoczka nie ma jak bronić. A jeśli nastąpi tak, tak i tak, no to też na no, spokojnie, bo wracam. Ok, nawet tego nie zagrał, więc nie ma co tego aż tak wnikliwie liczyć, no ale też mądrze zagrał, to trzeba przyznać, no bo rozwiązał się i muszę coś z tym, z tym fantem zrobić. Pytanie brzmi, czy być gońcem, czy być skoczkiem? No wolę chyba zostawić sobie gońce na szachownicę, też ten skoczek jest dość silny, ale łatwo go wygonić za pomocą ruchu goniec c5, więc wybiję skoczkiem. Odbić odsunę na gańce, żeby go nie wymieniać. Chociaż. No, może nawet bym zbił. Nie wiem, nie jestem pewien, ale wybił jonem. I pewnie będzie pchał przez C5. No, nic na to nie poradzę, więc na razie uciekniemy z Roszadą. Na razie przeciwnik gra dobrze, co sprawia, że mogę mieć problem w tej partii. Ok. A tak no to od razu go odgonię. W normalnej partii nawet by istniał ruch H5 bo po biciu-biciu jest hetman H h4 i dostaje maty moje figury są zbyt daleko, nie pomogą a nawet nie mam hetmana, więc no... nawet nie ma... to że tak powiem mm. bardzo silna placówka tu nawet grozi wybicie na h3 ojoj ojoj ojoj, to jest przegrane jak kto by się spodziewał nie mam hetmana <grym> mm. No, może wycofam skoczka do obrony, jakkolwiek, a nic mi to nie daje zasadniczo. Zobaczymy, czy przeciwnik chce się pobawić. Okej, okay, skoczek C4. Ten ruch mi się podoba, gdyż yy, poszedł sobie ze silnej placówki na F3, a po drugie tu niczego nie atakuje w zasadzie. Yy. I tu bym może najpierw odgonił, żeby było odbicie, odbicie I jak się wycofa, to się zastanawia, co zrobić wtedy Prawdopodobnie wycofam gońca Nic mi nie grozi, nic mi nie grozi, okej, okay, no to gramy d3 Jak wycofa przeciwnik skoczka, no to oczywiście wycofam gońca Okej, okay, wrócił skąd przybył Ale to mi pozwala już zagrać chyba d4 Żeby ten skoczek musiał coś ze sobą zrobić Bo w tym miejscu jest bardzo irytujący Więc d4 wrócił się, mój goniec jest totalnie useless więc może go spróbuję wymienić po prostu aczkolwiek jak wiadomo wymianki nie są nie są dla mnie zbyt dobre ale ten goniec nie ma ruchów bo ten, goniec atak yy, bo ten skoczek atakuje wszystko no jak wybije, odbije, no to przynajmniej piony będzie miał tragiczny przeciwnik chyba muszę grać szybciej, gdyż no jakich, jakichś błędów nie popełnił Rywal. Mm, dobra, ja tutaj odsunę gańca. I zaraz zagram z d2 z atakiem na skoczka. A skoczek jedynie może się wycofać na b7, no, no ale to nie ma sensu. Po c5 tworzy się słabość na d5 z atakiem na wieżę, atakiem na piona. Więc takiego ruchu też przeciwnik nie ma. Twierdzisz, że masz przeciwniku? Twierdzę, że nie masz. E, tu i tu. Dobra, bo jest albo taki ruch, ale taki ruch jest słaby, bo jest po prostu skoczek c4. Więc wybiję pionka, tak na wieżę Czy istnieje taki ruch? Raczej nie Okej, okay, odbijam wieżę, to już jest coś Hetman odbił i wybiję A może nie No właśnie, może jednak pionem, żeby goniec mógł gdzieś wyjść mhm. Wolę pionkiem to odbić, tu jest jeszcze taki ruch na związanie, ale mam wieża E1 I się powinno wszystko trzymać tak, na oko. Dobra. Ale już wiem, że przeciwnik jest w stanie popełniać jakieś błędy, więc mam szansę. Ok, muszę obronić. Nie ma ruchu goniec B4, no bo jest pionek, dlatego się nie obawiałem zagrania wieża E1. Co więcej, wieża się dostała na, na oko o wolną linię. Jak zbiję tego piona w jakiś sposób. No, skoczek C4, co on robi? Nie patrzy się na nic. To jest istotne. Mogę odgonić gońca. Mogę też zagrać skoczek ceczy z atakiem na gońca i piona. Co tu jeszcze mamy? Wygoniłbym. Wszystko chyba. Szczerze mówiąc. Tu i tu. A wtedy dziura dziury po czarnych polach. Więc nie tak prędko nie mogę wyprowadzić gańca na e3, co jest minusem dla mnie No, no Wygoniłbym, tracę czas bez sensu Przysięłem gańca przy okazji, ale nieistotne No i wyganiam skoczkę od razu Po ganiec b4 mam i tak ruch c3 jak będę chciał no a tu Goniec na e3 ma spełniać rolę takiego blokera przed ruchem przed ruchem e3 bo wtedy cała diagonalia się otworzy no i hetman z gońcem strzelają w obóz mojego króla Ok, tu bardziej się bałem ruchu skoczek d5 bo nie do końca chcę oddawać mojego gońca za skoczka bo wtedy nie da że ma hetmana to jeszcze parę gońców więc żenuła trochę Okej, okay. kolejna rekompensata. Przeciwnik troszkę się posypał. No i tu po skoczku już mogę wybić skoczkiem nawet. No i będą różnopolaki. No, ja na pewno nie chcę dać mego końca. Wait. Wait. Bo jest bicie tutaj. Po biciu, odbiciu, bicie wieża e 1 No i zostanę wieża na Hetmana, co tak, no. Niby tak, ale nie do końca No to będzie ciężkie W każdej konfiguracji to, to będzie ciężkie I nawet chyba jeszcze cięższe, bo łańcuch pionowy się zrobi i mogę się bujać Ale jak wybiję to To nawet sprzeciw może zrobić najpierw roszadę i później to wybić i otwiera się diagonalia To wolę jednak to wybić Wolę to wybić i idę pionami No ale będzie giga ciężko to utrzymać Dobra która wieża? Chyba ta musi iść. Bo, jakbym zagrał wieża A na B1, to jest ruch goniec C6. Przesunąć na pewno nie chcę, bo goniec B5 wtedy zablokuje mi jakiekolwiek ruchy. No tu chciałbym zagrać B5 kiedyś, chyba. Chociaż. Bo, mogę zagrać wieża A na B1 i wtedy wieża z E na C1. A tak na piona, do tego goniec F4. Ale chyba wieża E na B1 jest bardziej stabilna. Hetman B6, co za ruch? B5, bicie i wieża bije B5. To jest mój plan prawdopodobnie. Bo wtedy jest atak na to, atak na to i atak na to. Atak na to, wiedz, wiedz że coś się dzieje. To przeciwnik może zagrać. Bicie, bicie. No na pewno chcę zbić wieżą. On ma jakąś obronę przed tym? Nie widzę. Szczerze mówiąc, nie widzę. Chyba nie ma, chyba zdobyłam figurę. Bo nie ma jak bronić tego i tego pola w tym samym momencie. Musiałby się dostać na D8 albo na A8. No co Hetman nie może tak zrobić. Zbytnio. A też nie ma żadnej kontry w postaci ataku na wieża, bo nie ma jak się tam dostać. Więc powoli przechylam szale na swoją stronę. Dobra. no jeszcze trącony ruch, jakbym chciał. A czemu miałbym chcieć, to nie mam pojęcia, więc zdaję szacha. I biorę wieżę. I teraz już hetman na dwie wieże, no to jest około remisowo, jednakże ja mam skilla, a przeciwnik niekoniecznie. No to wieża C1, atak na Hetmana, gońc broni wieży. Osłabiam Pionka z A4, no ale nie miałem, nie miałem wyboru. Ogólnie to obiektywnie to jest raczej Remis. No ale kto wie, co przeciwnik pogra. Hetman B2 wydaje się być słabym ruchem, według mnie, gdyż niczego nie atakuje. No to wybije pioneczka. Atak na kolejnego piona. No i te dwa piony mogą zadecydować. W tym momencie jakby poszedł jakiś ruch hetman a5 z atakiem na piona. To miałbym ruch wieża, C, wieża c5. Atak na hetmana i atak na gońca. Wtedy oczywiście y przeciwnik miałby ruch hetman e1 z szachem. Król by się odsuwał. No i wtedy ucieka, ucieka gońcem. No ale wtedy mógłbym zagrać a5 i wszystko. Konsolidować, bądź też wybić piona. Wówczas mógłbym. No, C5 jest ruchem, który sprawia, że mogę to wybić. Mogę też to wybić, czego ja nie mogę wybić. To jest dobre pytanie. No to wybiję najpierw piona z szachem, a później wieża bije C5. Oczywiście nie zbiję pionem, bo mam choć trochę IQ. No i wybijamy wieżą. Patrzymy czy nie ma żadnych wieczniaków. Oczywiście nie ma. Nie ma fizycznie jak tego zrobić przeciwnik. Król h2 myślę bezpiecznie. Co więcej nawet tego piona nie chcę zdobywać, bo wtedy bym otworzył gońca przeciwnika, no jakieś potencjalne maty by tu mogły wejść. A tak to tu grożę jakimś szachem jak król źle się odsuje, no to bije gońca oczywiście po szachu król może odejść na f7 i atakować wieżę no ale kto by, kto by o tym myślał agresywny król jak widać a to odsunę wieżę w ten sposób, żeby móc dać szacha na H6 Jakieś potencjalne maty drabinowe Są w opcjach, minuta 36 na moim zegarze, więc nie za dużo Zasadniczo mm. no Dobra, damy szacha Żeby odepchnąć przeciwnika Oj, w tą stronę To nie chciałeś iść Tu mam taktyczkę, czy nie mam czegoś lepszego? To jest mat w jednym. Ja bym przeszła, mata w jednym. Dobra, mat. <grystanie> tu taktyka polegała na tym, że mógłbym wybić z szachem. Przeciwnik nie ma, gdzie się ruszyć, dlatego zauważyłem, że o, może to jest mat. I po wybi wybiciu: Hetmanem mam szacha, który odsuwa, bicie, bicie. No i oczywista wygrana z, z tyloma pionami i gońcem. Dobra, next partia. Gramy z Kanadyjczykiem tym razem. I zmieniamy licznik na 38 zwycięstw. Tamta partia była dość prosta, myślę. Oczywiście e6, tu jakieś primowy lecą. Mat. Hmm. Dobra, tu mi wisi pion. Coś trzeba z nim zrobić i zagramy mierne d6. Robimy formację jeża. Hmm. Lądoniarz. Okej, okay. no wyprowadzamy skoczka, w przyszłości może jakiś skoczek e4 z szachem, wyprowadzimy gońca, jest to w opcjach. No myślę, że tak. Zawsze po jakimś szachu mam skoczek d7. No chcę schować króla na raty, Tokiem. Mądre podejście. Ja sobie zagram H6, licząc, że nie zagra od razu królem, bo wtedy zdążę zagrać G5. gojęć się odsuwa i skoczek G4 z szachem i biorę piona z E3 w ogóle z widełkami. No, ale myślę, że skoro tak zagrał, to chcę zagrać król G1. Ale kto go tam wie. Od razu nic mi to nie dawało, no bo król się odsuwał, a po. No, nie miałbym ruchu G5, bo nie miałem H6. No i lipa. Niestety plan się nie powiódł No i linia jest otwarta, bardzo mocno zrobił tym królem że Zrobił taką roszadę na raty, nigdzie mu się nie śpieszy, ma przewagę Hetmana, więc może sobie pozwolić na takie manewry Długofalowe Szach, zasłaniamy się Jak wybije gońcem, no to Niby spoko dla mnie, niby spoko, gdyż Zachowam parę gońców A jego gońc był silniejszy od mojego skoczka no, ale wymiana figur powoduje, że szanse na moje zwycięstwo drastycznie maleją. Tu mam w opcjach ruch A6, który troszkę zmuszę go do, do decyzji. No, jak zdezerteruję, no to mam ruch B5. Być może. To takie. Uuu, C6, E5. Niestety za dużo figur się patrzy na to pole. Oj, 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 oj shit. Ym, I nic nie mogę z tym zrobić, naprawdę. Czy ja chcę oswoić swoją pozycję pionową? No, średnio. Może po prostu zagram Gając E7. Zagrajmy po prostu Gając E7. Zobaczymy, co przeciwnik przy przygotował tym ruchem. Hetman D3. Gając E7 taki ruch wy wyczekujący, a do tego mam w opcjach już zrobienie roszady w którąś stronę. Tą raczej nie chcę, bo tu w ogóle figur nie mam. I zaraz piony by ruszyły. gońc A6 i totalna lipa. Dlatego raczej będę chował krótką. To nie zmienia faktu, że tu też spore ataki istnieją. To to za ruch Hetman A3. Na pewno pod jakieś motywy się wbił, no ale nic nie mogę z, z tym zrobić zbytnio. Chociaż tu teraz bicie, bicie, atak, atak, zdobycie figury. No ale może to odsunąć po prostu. Nie trzeba być geniuszem, żeby to wymyślić. I przesuwam dalej, zapycham pozycję. No to jest jakiś pomysł. Dobra. To jest plan. Sprimowujemy. Okej, okay, no to zdobyłem figurę. Chyba, że czegoś nie widzę. Ok, to on czegoś nie widzi. Nie widzi, że, że mu Hetman wisiał. Super. Mm, tu jestem teoretycznie związany, no ale dwie figury atakują i dwie bronią, więc jest wszystko optymalnie. No i teraz chyba ucieknę. No nie, co ja gadam. Długa roszada to skoczek bije F7 i widełki. To bym też go podwalił. Jaką mam straty? Mam stratę lekkiej figury. To jest dość istotne. Na ten skarżę mi się nie podoba. Mam w opcjach ruch C6. Zamykam gońce. Mam też A6. A6 bicie, 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 bicie. Wieża na wolną linię. Nawet król C6 chyba. Po skoczek C4 mam F6 i trzymam pole E5. Trochę riski Zgadza się. Ale. A, 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 ale, 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 ale. No bo mam C6, ale zablokuję sobie całą diagonalię. Czy ja chcę to robić? C6, tu. Tu, tu. Ja no ale nie mogę tego bić zbytnio. Tu, tu, Roszada. Tu, tu. No z drugiej strony ten pion nie wisi. A, wait. Co ja gadam? Przecież to wisi. Dobra, A6, ja nie mogę. No to liczę sobie. Osiem ruchów do przodu, a nie widzę bicia w jednym Nice No dobra, taki był plan, żeby zaatakować, no to o. Bicie, bicie tu A tu to tu zaś się wkopałem, niesamowite Eff. Bicie, bicie, król e7 Chyba takie coś muszę zagrać No ale wtedy mi wisi na c7 Też nie No nie, no co jest Bicie, bicie tu O i to jest To działa przynajmniej jakkolwiek Bicie, bicie tu, po biciu, biciu, jeśli przeciwnik wybiję, to mam ruch c4 i zdobywam figurę Ale wiecie jak jest nie można zagrać cokolwiek innego I wtedy już jest problem I tak bo mam król e7 w jakiejś konfiguracji Zagrać i grać na beznadziejnych pionach z figurą mniej No ale Będziemy walczyć, na no, przeciwnik ogarnął, że grozi c4 niestety I zwiał Mądrze, ale, ale tu są motywy z goniec G2 i wieża na linii G Przez co mogę odsunąć skoczkę teoretycznie zaraz po ruchu C4 C4 tu i co jest ze skoczkiem zrobić? Na przykład skoczek G4 może A może najpierw skoczek G4 działa Bo stracę tego, a przeciwnik nie będzie miał pola D4 Wszak tu jest atak na gołęce Co on może zrobić? Może wybić piona z G7 I wtedy już nic nie mogę z tym zrobić no to niefajnie. Czyli najpierw C4. Chyba muszę. Z moich wyliczeń tak wynika. Dobra, przeciwnik się grzecznie odsunął. I teraz koczek G4. Wtedy istnieje ruch gnsd D4. Słuchajcie, czy, czy tam w ogóle jakieś maty wchodzą, bo to muszę policzyć. To, 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 to i. I wchodzi mat. E, i, e, e, Riski Riski, ale spróbujmy. Tu, tu Najpierw muszę wybić, później wrócić i odsunąć wieżę, i wtedy jest mat. Bo jak nie wybiję, to jest pion na E4. Bicie, wieża G8, goniec D4, skoczek bije, goniec bije, wieża bije G2 z szachem. król się odsuwa. I najpierw muszę wybić gońca, bo jeśli nie, nie zrobię tego i od razu odsunę wieżę, to wtedy istnieje ruch e4 i goniec kontroluje pole e4. Dlatego na, najpierw muszę wybić gońca, król musi wtedy wrócić. Nie musi. Ma jeszcze ruch wieża f3, no i po odbiciu król wraca i po wieża g2 z szachem król się odsuwa na f1. No to prawda, aczkolwiek wtedy mam chyba jakąś rekompensatę, tak nie ma, nie ma piona z e3 przecież, ja go wybijam w tym momencie i tam stoi goniec, co ja gadam? Wait Tu Tu Tu, tu No i biję, żeby zdobyć więcej materiału I muszę to wszystko wybić, żeby zdobyć jak najwięcej materiału, bo na koniec istnieje ruch wieża f3 bo istnieje na końcu ruch wieża F3, i po wybiciu jest pole F1 dla przeciwnika. Co ja gadam? Nie istnieje pole F F1, bo król tam nie dotrze. Przecież wieża z G odcina go wtedy. Bo ja od razu muszę się odsunąć. Bo jak najpierw pojadę w tamtą stronę, i wtedy nastąpi wieża F3, to po biciu król może się odsunąć na, G na G1, bo po szachu król może iść dalej. Ale jak po biciu dam szacha. Król się odsunie i od razu odsunę wieżę. No to jedynie może się zasunić gońcem i wtedy bije, go, bije gońcem. I może zasłonić się wieżą, bije wieżę. I wtedy jest mat. To jest taki dość znany motyw. Nie wiem na ile na wyższym poziomie to jest. Okej, okay, wie, wieża E1. Widziałem ten ruch, wydaje mi się, że on nic nie zmienia. Wydaje mi się, że jest bicie po prostu i po odsunięciu mam odsunięcie wieżą i goniec się zasłania i jest mat gdyż pole F1 nadal jest bronione, tym razem przez skoczka. Yy, więc jest mat tu, 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 tu. Gdziekolwiek mogę dać. Yy, dajmy dajmy tutaj, bo to nie ma znaczenia. I bicie. I bardzo ładny mat w tym odcinku. Tak go zakończamy. Jestem z niego zadowolony. Oby mnie nie zgłaszał. Oby to konto przetrwało do końca speedruna. Dzięki bardzo za oglądanie. Jak wam się podobało, zachęcam do... Łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i zapraszam do sekcji komentarzy. Jeszcze zmieniam licznik na 39. I w sumie jak się nie mylę, to dzisiaj się odbywa turniej dwójek i jest stream z niego. Około teraz się rozpoczął, więc znaczy teraz jak filmik leciał, to nie wiem jak go oglądacie. Mm, więc zapraszam na niego. Myślę, że fajna formuła. Same dwójki i dwójki plus zagrają, więc będzie dość wysoki poziom, myślę, i oczywiście z moim skromnym komentarzem. Opa! Pa!